Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i we was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie oglądał. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj w pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu czytaliśmy fragment z świętego Pawła z listu do Rzymian, który mówi o byciu Bożym dzieckiem. Mówi o byciu, no, byciu Bożym dzieckiem. No właśnie, o byciu... Tak to jest, jak się człowiek całą noc modli, a potem śpi 2 godziny i... No właśnie. Mieliśmy czuwanie, prawie do 6 nie spaliśmy. Potem się nie można wysłowić na kazaniu. Czyli za dużo modlitwy też źle. Święty Paweł mówi o życiu w ciele i o życiu w duchu. To są takie dwa... Takie dwa punkty, czy dwa bieguny, które często się przewijają w jego nauczaniu. I czym one są? Można by powiedzieć spokojnie, że to są dwa rodzaje mentalności. Stara mentalność i nowa mentalność. One trochę brzmią dla nas enigmatycznie, ale zasadniczo chodzi o to, że Chrystus i jego dar dla ludzkości to także nowa mentalność. Nowa mentalność Bożego dziecka, nowy sposób myślenia Bożego dziecka, która nie jest tylko zmianą poglądów, ale jest odkryciem najgłębszej tożsamości, jest odkryciem prawdy o tym, kim jestem ja, kim jest Bóg i jaka jest rzeczywistość. To jest ta mentalność, nowa mentalność, którą przynosi nam Bóg i którą sprawia w nas Duch Święty. Kiedy czytamy dzisiaj Słowo Boże, to widzimy, że jest tam dużo takich obrazów, które mówią o przebywaniu razem, o zamieszkiwaniu, o byciu w. Ewangelia Jana mówi wprost, Jezus na różne sposoby, o tym, że bycie chrześcijaninem to jest bycie w takiej relacji, takiej głębokiej i bliskiej relacji z Bogiem, że On jest w nas, a my jesteśmy w Nim. Albo jak to już wielokrotnie ja tutaj pewnie mówiłem, w tym miejscu to jest wyjście z mentalności, która mówi nam o tym, że my jesteśmy z Bogiem albo od Boga oddzieleni ku mentalności, że jesteśmy z Bogiem zjednoczeni. Cały czas pozostajemy z Nim zjednoczeni.
Dzisiaj ojciec Bartek na mszy o godzinie 17 mówił Słowo Boże, akurat miałem okazję go słuchać i on cytował świętego Ireneusza z Lyonu, który mówił, że człowiek składa się z ciała, ducha, duszy i Ducha Świętego. Z tych trzech elementów. Ciało, dusza i Duch Święty. Z tego się składa człowiek. Niesamowita, głęboka intuicja naszej tożsamości. I ten, który jest nam dany, Duch Święty, paraklet, tak jest nazwany w Ewangelii, czyli tłumaczony jest to na pocieszyciel, wstawiennik, wspomożyciel. Jego zadaniem jest nieustanne przypominanie nam o tym. Jakby tutaj, albo bardziej wewnątrz nas, był taki głos, który mówił: ej, jesteś Bożym dzieckiem. I ty myślisz sobie: nie, ja mam za dużo grzechów. A Duch mówi: nie, jesteś Bożym dzieckiem. Bóg cię kocha. Jestem tutaj, jestem w tobie, żyję w tobie, jestem w tobie obecny. Kto z nas zaczyna modlitwę od tego, żeby sobie uświadomić: Bóg teraz we mnie jest. Noszę w sobie boskość. No, czasami niektórzy myślą: jestem boski. Boska. Ale rozumiecie, kto z nas zaczyna modlitwę od stanięcia w tym miejscu? Nie, my zaczynamy modlitwę od tego, czego nam brakuje. A nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo już na dzień dobry jesteśmy obdarowani. Podarowano nam Ducha Świętego. I to z Nim zjednoczenie sięga głęboko w nas, sięga istoty naszej. Przywołany tutaj Ireneusz z Lyonu, który mówi o tym, że my się składamy z Boga. Jest najgłębszym naszym elementem. Bóg. Dlatego chrześcijaństwo rozprawia się z ideą Boga, który jest gdzieś indziej. I rozprawia się poprzez wcielenie, tajemnicę wcielenia, tego, że Bóg staje się człowiekiem. I tą drugą tajemnicę, którą dzisiaj świętujemy, którą sobie przypominamy, że Duch Święty jest w nas obecny, jest żywą obecnością. I teraz, moi drodzy, nie wystarczy się o tym dowiedzieć, bo wy już o tym wiecie, już wam to powiedziałem. Nie wystarczy się o tym dowiedzieć. My potrzebujemy w tym uczestniczyć. My potrzebujemy to przeżywać. My potrzebujemy tego doświadczać. Otworzyć się. I tym kluczem, pierwszym krokiem jest wiara. To jest powiedzenie: amen. Tak, zgadzam się. Przyjmuję to. Zgadzam się. To jest pierwszy krok. Ale my potrzebujemy aktywnie czerpać z tego źródła nieskończoności. W nas. Żyć tym. Wykorzystać to. I dobra teologia, ona pomaga nam właśnie to widzieć. I że możemy w pełni zaufać tej obecności Boga teraz w nas. Zaufać tej obecności teraz w nas. I to jest jak z miłością. Nie możemy być w pełni intymnie z kimś, kto jest fizycznie nieobecny lub psychicznie nieobecny, z jakąś energią, z wyobrażeniem. Potrzebujemy bliskich, konkretnych połączeń. Tak działa nasz umysł, tak my działamy. Potrzebujemy żyć tą tajemnicą. I Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy cali byli obecni w tej chwili, która jest teraz, tu. Żebyśmy tu byli. My jesteśmy albo w przeszłości, albo w przyszłości. Kiedy Jezus mówi nam o przyszłości, to mówi nam: nie martwcie się. Nie musicie się martwić. Ani o czasy, pory roku, kiedy Bóg wróci. Nie martw się o to, co będzie jutro. I kiedy Jezus mówi o przeszłości, to mówi o miłosierdziu, o przebaczeniu.
Nie musisz ciągle żyć przeszłością, odtwarzać jej, odpokutować, dręczyć się nią. Zostaw przeszłość miłosierdziu. Zostaw przyszłość zaufaniu. Dlatego my potrzebujemy, moi drodzy, tego głębokiego zaufania Duchowi Świętemu, który jest obecny w nas. I to jest obecność najgłębsza z możliwych, najbardziej intymna z możliwych. Obecność w nas. Potrzebujemy jej zaufać, że Bóg jest właśnie tutaj i właśnie teraz. Już jest tutaj i teraz. I bardziej już nie będzie.